Spójrzmy na zadanie drugie. Tutaj wiemy, że stosunek miar dwóch kątów w trójkącie wynosi 2 do 3, czyli już możemy to sobie określić jako 2x oraz 3x. Dodatkowo wiemy, że miara trzeciego kąta jest o 26 stopni większa od miary najmniejszego kąta, czyli to będzie kąt najmniejszy, czyli musi być miara tego trzeciego kąta o 26 stopni większa od 2x, co zapiszemy jako 2x plus 26 stopni. I teraz tu mamy miarę tych trzech kątów, a wiemy, że suma miar wynosi 180 stopni w każdym trójkącie, czyli to już możemy w takiej postaci sobie zapisać, zredukować wyrazy podobne, czyli mamy 4 plus 3, 7x równa się 180, odjąć 26 stopni, wykonujemy odejmowanie, czyli to będzie 154 stopnie, obie strony dzielimy przez 7, zatem x jest równe 22 stopnie. Zatem jakie mamy kąty? 2x, czyli 2 razy 22 stopnie to 44 stopnie. Tu mamy 3 razy x, czyli 3 razy 22 to 66 stopni. No i następnie mamy 2x, czyli to 44 plus 25, czyli 70 stopni. I to są właśnie miary tego trójkąta, miary kątów tego trójkąta.